Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy dieta ketogeniczna jest dla każdego. Zapraszam do oglądania. Dieta ketogeniczna to model żywienia mający na celu wprowadzić nas w stan ketozy. Warto więc tutaj już na samym początku postawić sobie rozróżnienie, że stan ketozy nie do końca równa się dieta ketogeniczna, bo pod postacią dieta ketogeniczna kryje się raczej najpopularniejszy model diety ketogenicznej, czyli ketoza kliniczna tak zwana, czyli dieta oparta w bardzo dużej mierze na tłuszczach, które mają ten stan ketozy indukować i utrzymywać wysoki poziom ketonów w organizmie. Natomiast warto wiedzieć, że sam stan ketozy można osiągnąć również w inny sposób i utrzymać go w inny sposób, chociażby za pomocą postu. Więc warto wiedzieć, że dieta ketogeniczna nie jest jedynym sposobem na ketozę i ketoza nie równa się dieta ketogeniczna. W każdym razie ketoza jest bardzo dobrym sposobem na wiele problemów dzisiejszego świata, od redukcji masy ciała po takie problemy jak zaburzenia gospodarki cukrowej. Wiele osób próbuje faktycznie zmierzyć się z ketozą na własną rękę, jednak okazuje się, że sporo osób później gdzieś tam nie do końca jest zadowolone z efektu i nawet potrafi zarzucać ketozie, że zrobiła im krzywdę. Tak? Warto więc wiedzieć, że ketoza nie jest dla każdego i w pewnych etapach życia niektóre osoby lepiej, żeby odpuściły sobie stosowanie ketozy czy też diety ketogenicznej, ponieważ faktycznie ich stan zdrowia może się z tego powodu pogorszyć. No takim pierwszym oczywistym problemem będą jakieś zaburzenia genetyczne, które będą nie predysponowały do wytwarzania ciał ketonowych. Sam w swojej praktyce spotkałem się raz z przypadkiem, gdzie mały chłopczyk miał mutację genetyczną, która po prostu nie pozwalała jego organizmowi produkować ciał ketonowych. Siłą rzeczy u takiej osoby dieta ketogeniczna nie może mieć miejsca i stan ketozy nie może zajść, ponieważ jego organizm po prostu nie potrafi tych ciał ketonowych wytwarzać. Warto jednak wiedzieć, że takie sytuacje są przypadkami niezwykle rzadkimi i nawet nie śmiem spróbować strzelić, jak mały procent jest to społeczeństwa, więc z dużym prawdopodobieństwem większość z Was nie ma takich problemów. Więc czy istnieje inny problem zdrowotny lub inna przeszkoda, która może sprawić, że stan ketozy nie będzie na ten moment dla Was? No ja tutaj bym wyróżnił w takiej grupie osoby z hipoleptynemią, czyli niedoborem leptyny. Leptyna jest hormonem sytości, który, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za sytość i jest produkowana w naszym organizmie po posiłku. Osoby, które przez długi czas były na deficycie kalorycznym, na diecie ubogiej w energię, do tego często za dużo ćwiczyły, bardzo często mają problem z tak zwaną hipoleptynemią, czyli zbyt niskim poziomem leptyny w organizmie. Warto wiedzieć, że za stymulowanie leptyny najbardziej odpowiadają węglowodany, jeśli chodzi o makroskładniki. Dlatego dieta ketogeniczna lub też ketoza, która z zasady dość mocno ogranicza podaż węglowodanów, może nie być najlepsza dla osób z niedoborem leptyny. Dodatkowo z ketozą minus w tym przypadku lub plus w większości innych przypadków jest taki, że hamuje ona apetyt. Więc o ile u osób, które na przykład mają leptynooporność i u nich hamowanie apetytu będzie na wagę złota, o tyle osób z hipoleptynemią, gdzie raczej wypadałoby słuchać tego organizmu, kiedy każe jeść więcej, żeby tą leptynę podbić, takie osoby mogą nieświadomie nie dojadać, ponieważ będzie im się wydawało, że są cały czas syte i że nie potrzebują jeść więcej. To jest najczęstszy przypadek, kiedy kobiety, które od wielu lat są na deficytach energetycznych, tak, jedzą zbyt mało, do tego dużo trenują, gdzieś ten organizm po pewnym czasie przestał spalać ten tłuszcz, no bo już ma dosyć, próbują kolejnego kroku i chcą wejść w dietę ketogeniczną, w stan ketozy i w ten sposób zredukować tkankę tłuszczową. No bardzo często jest to błąd, bo jednak w pewnym momencie trzeba tą leptynę podbić, zwiększyć nieco poziom tkanki tłuszczowej, bardzo często zjeść więcej energii. Więc tutaj ketoza zwykle nie jest najlepszym rozwiązaniem, choć jest to możliwe oczywiście, żeby na diecie ketogenicznej lub też po prostu na ketozie spożywać dostatecznie dużo energii, żeby tą leptynę podbić, no bo poza węglowodanami inne makroskładniki również stymulują tutaj wyrzut leptyny. Dalej powiedziałbym o osobach, które mają tak zwane zmęczone nadnercze. Mówię tak zwane, bo w tym syndromie, który tak przeszedł do mainstreamu pod tą nazwą, nie do końca chodzi o zmęczenie samych nadnerczy, a raczej o przewlekły stan organizmu,
który jest dość mocno po prostu zmęczony i jest w nim, że tak powiem, bałagan. I takie osoby, szczególnie jeśli na dany moment nie ma możliwości zmiany środowiska, czyli powiedzmy takie osoby mało śpią ze względu na pracę, bardzo dużo się stresują, no to nie jest najlepszym momentem decyzja na wejście w ketozę. Dlaczego? Dlatego, że sama adaptacja do ketozy jest dla organizmu dodatkowym stresorem. Są to około 2 do 3 tygodni, kiedy nasz organizm jakby nie dostaje żadnego paliwa, ponieważ odcinamy dostawy glukozy, a organizm nie potrafi jeszcze sprawnie korzystać z ciał ketonowych, które wytwarza sobie z tłuszczu. W takiej sytuacji przez około 2-3 tygodnie jest sytuacja stresowa dla organizmu i jeśli jest to kolejny stresor dołożony do tego, do kilku innych, czyli stresującego trybu życia, może się to okazać zbyt dużo i może przynieść negatywne skutki zamiast tych pozytywnych. Ogólnie ketoza to bardzo wymagający stan i trzeba mieć go pod stałą kontrolą, trzeba wiedzieć, co się robi, ponieważ można na niej popełnić naprawdę sporo błędów, które przyczynią się do tego, że stan waszego zdrowia może się pogorszyć zamiast polepszyć. No i też oczywiście nie zawsze się na ketozie chudnie, ponieważ sporo błędów może spowodować to, że nie będziecie chudnąć. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie to błędy, jakich błędów na ketozie nie popełniać, to zerknijcie sobie na ten filmik. Jeśli chcesz spróbować ketozy, ale boisz się zrobić to sam lub po prostu nie wiesz, jak to zrobić, to zapraszam Cię serdecznie do gabinetu, ponieważ prawda jest taka, że z ketozą jest troszkę jak z paliwem nuklearnym i trzeba obchodzić się z nią bardzo ostrożnie, żeby przyniosła pożądane efekty. Także jeśli nie chcesz spróbować tego na własną rękę, tylko pod okiem specjalisty, to zapraszam Cię do mojego gabinetu. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, czy próbowaliście diety ketogenicznej, a jeśli nie, to co o niej sądzicie i czy sądzicie, że jest dobrym narzędziem do walki z problemami, które mamy w XXI wieku. Zasubskrybujcie nasz kanał, a my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.